2003 roku chiński koncern Chery Automobil zaprezentował mały miejski samochód Chery QQ o wyglądzie łudząco podobnym do Deu Matiz. Pomimo sprzeciwu i pozwu ze strony General Motors, firma i tak rozpoczęła jego produkcję, nie obawiając się konsekwencji, które zresztą nie miały miejsca, bo cały spór zakończył się ugodą. Deu nigdy specjalnie nie musiało przekładać się do zaprojektowania Matiza, gdyż tak naprawdę przejęło ten projekt. Projekt odrzuconego w 1993 roku samochodu koncepcyjnego zaprojektowanego przez Giugiaro nosił nazwę Ital Design Luciola. Pojazd ten miał być następcą dla Fiata Cinquecento, jednakowoż włoska marka nie przyjęła projektu, uważając go za zbyt radykalny i mylący. Deu postanowiło zbudować Matiza w momencie bardzo niebezpiecznym finansowo dla marki. W połowie lat 90. koreańska gospodarka była w słabej formie, a szybko rozwijający się producent samochodów potrzebował produktu, który sprawi, że firma stanie się globalnym producentem. Deu Matiz posiadał silnik używający tego samego bloku cylindrów co najmniejszy model Deu, czyli Kiko. Tamten za to pochodził z silnika F8B Alto. Jednostka napędowa Matiza została jednak poddana modernizacji, dzięki której wymieniono 90% części na nowe. Inną ciekawostką jest to, że Matiz z uwagi na konstrukcję podwozia nie mógł holować przyczepy. Deu Matiz był pierwszym samochodem z całkowicie prześwitującymi poliwęglanowymi reflektorami. Były odporne na delikatne uderzenia, jedynie duża siła potrafiła je stłuc. Przestrzeń wewnętrzna Matiza była projektowana na początku bezpośrednio w Indiach. Projekt zakładał maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Zarówno maska, jak i przednia szyba została wyciągnięta w celu powiększenia kubatury wnętrza. Wypchnięto również do przodu deskę rozdzielczą, aby zwiększyć ilość miejsca na nogi pasażerów. Pomiędzy czterema kołami upchnięto tyle, ile się da. Dzięki temu czterej pasażerowie mogli w Matizie wygodnie podróżować, ale niestety samochód ten nie był mistrzem ładowności. Bagażnik posiadał jedynie 104 litry. Deu Matiz był pierwszym sprzedawanym w Indiach samochodem z opcjonalnymi czujnikami parkowania zamontowanymi w tylnym zderzaku. Taki dodatek dostępny był w modelu z okresu 2001-2002. Deu Matiz budowany był w oparciu o standard SKD, czyli inaczej częściowe rozłożenie na elementy składowe. Proces ten polega na montażu gotowych dużych podzespołów samochodu importowanych do kraju montażu. Zgodnie z tym standardem montuje się gotowe podzespoły, takie jak nadwozie z wyposażeniem, układ napędowy, zawieszenie oraz elementy dostarczane w komplecie z karoserią. Wszystko to odbywa się w technologii identycznej z tą stosowaną w fabryce macierzystej. W Matizie po raz pierwszy zaoferowano nowy model gwarancji na samochód. Deu Matiz posiadał 4-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. Wszyscy producenci w tamtym czasie oferowali 18 plus 18 miesięcy, bądź 3 lata w systemie 2 plus 1. Deu Matiz został poddany testom zderzeniowym czołowym, bocznym i z udziałem pieszych. W tych pierwszych otrzymał 6 plus 13 punktów. Łączne 19 pozwoliło na uzyskanie 3 gwiazdek z 5. Dzięki za oglądanie tego zestawienia, mam nadzieję, że jesteście z niego zadowoleni. Propozycje kolejnych tematów piszcie w komentarzach. Do zobaczenia w niedzielę o 20:00.